Kot wieczorową porą. Dobry wieczór państwu. Wchodzimy w tę jesień jak w tunel. Zmierzcha się wcześnie, a przecież jest sposób, by sobie przedłużyć dzień, a nawet spędzić go w całkiem interesującym towarzystwie. I to takim, które w realnym życiu nigdy się nam nie trafi. A wszystko w kinie, dokąd wabi państwa Paweł Kretkowski, magik konsolety i wyrobnik mikrofonu Wiesław Kot. Pragnąłbym, żebyśmy zainicjowali wieczorek. Czy są jakieś pytania? Przepraszam, czy można? Ale nie wiem, czy można. Czy są jakieś pytania? Przepraszam, czy można? Ale nie wiem, czy można. Przepraszam, do państwa. Kolego, w pewnej sprawie nie możemy przeginać. No. I pytanie, czym też kino nas zaskoczy w ten weekend, czyli przegląd premier, które na ekranie figurować będą od dziś, aż do dnia, kiedy publiczność całkiem straci zainteresowanie. Chciałbym zamienić się na łóżko. Chciałbym zamienić się na łóżko. Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynu. Chciałbym zamienić się na łóżko. Chciałbym zamienić się na łóżko. Wyruszamy w ten rejs i polecają się państwa uwadze kolejno. Film Pierwszy Człowiek w reżyserii Damiena Chazella. To ten młody genialny od filmu La La Land. Ekranowa biografia astronauty Neila Armstronga, tego, który jako pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu, przypominam, 21 lipca 1969 roku, wygłaszając przy tym słynne zdanie: to jest mały krok człowieka, ale wielki krok ludzkości. Opowieść wyszła spod ręki, jako się rzekło, Damiena Chazella, najmłodszego reżysera uhonorowanego Oscarem. Nie jest to jednak laurka przygotowana na nadchodzące 50-lecie tamtej pamiętnej misji. Przeciwnie, Armstrong został tu sportretowany jako człowiek nadambitny, karierowicz zaślepiony własną misją, uzależniony od sławy i zaszczytów. No, cierpią na tym najbliżsi. Na ich pytania o wspólne życie Armstrong odpowiada jak na konferencji prasowej, więc tylko oni dostrzegają, jak cienka granica dzieli pasję ich męża i ojca od chorobliwej obsesji. Here we go. 6, 5, 4, 3, 2. Do you question whether the program's worth the cost in money and in lives? You're down here and you look up and you don't think about it too much, but space exploration changes your perception. Zwyczajna przysługa. Damska komedia kryminalna. Tytułową drobną przysługę wyświadcza Stephanie, miła młoda mama innej miłej młodej mamie imieniem Emily. Panie poznały się na wywiadówce, przypadły sobie do gustu i teraz Stephanie odbierze ze szkoły synka Emily. I już? Otóż nie, bo dopiero gdy Emily nie zjawia się po swoją pociechę przez kilka dni, okaże się, iż ta poukładana i zapięta na ostatni guzik bizneswoman nie istnieje. To tylko fantom, pozór i ściema dla naiwnej rodziny i znajomych, bo prawdziwa Emily miota się w świecie narkotyków, szantażu i zbrodni. Doprowadzić ją do domu to jedno, a odzyskać dawną Emily, o, to już całkiem co innego. I do consider Emily my best friend. She is this wonderful, elegant person. Quand j'étais petite, je me taisais comme une fleur. She is an enigma, my wife. Can you get closer? Film jak pies z kotem. Reżyseria Janusz Kondratiuk. Kultowi polscy artyści sukcesywnie wypierają z ekranów bohaterów walki i pracy, w czym nasze kino specjalizowało się od czasów wojny. Tym razem oglądamy historię wzajemnego, rodzinnego przyciągania i odpychania dwóch utalentowanych filmowo braci Kondratiuków. Starszy, Andrzej, w tej roli Olgię Tłukaszewicz, to reżyser tak zakręconych historii jak Hydrozagadka czy Wniebowzięci. Z czasem osiadł
sąsiadów z żoną Igą Cembrzyńską, w tej roli Aleksandra Konieczna, w zbudowanym przez siebie domku we wsi Gzowo nad Narwią i tam kręcił intymne, ściszone filmy na temat starzenia się, przemijania, odchodzenia. Janusz zaś był autorem nie mniej oryginalnym, na co są dowody w postaci filmów Dziewczyny do wzięcia lub Czy jest tu panna na wydaniu. Wir życia i pracy spowodował, że z czasem bracia mocno się od siebie oddalili i trzeba było dopiero poważnej choroby Andrzeja, by odnowili dawne, korzenne więzy. A pan jest ten młodszy, tak? Młodszy. Które filmy są pana, które jego? To twój brat. A przecież my zawsze żyliśmy jak pies z kotem. Film 53 Wojny, reżyseria Ewa Bukowska. Dzień powszedni żony dziennikarza, w tej roli Magdalena Popławska, wyspecjalizowanego w relacjach z konfliktów zbrojnych na całym świecie. Wszystko na podstawie książki Miłość z kamienia, życie z korespondentem wojennym autorstwa Grażyny Jagielskiej, żony byłego korespondenta wojennego, Wojciecha Jagielskiego. Życie filmowej Anki to jedno wielkie czekanie na Witka, korespondenta, zawsze w trakcie delegacji na jakiś front. Czekanie i strach, że za którymś razem już nie wróci. Ten strach staje się ogromnie podstępny, wkrada się w każdą chwilę, w każdą czynność, jest przy tym nieustępliwy i toksyczny, odbiera radość z życia, kradnie wszystkie, nawet najdrobniejsze przyjemności. W rezultacie to żona wegetująca na tyłach wszelkich możliwych frontów staje się główną ofiarą wojny. Dlaczego państwo chcecie się rozwieść? A ty masz los za 16 godzin? Zdążysz? Jak mi pomożesz, to zdążę. Państwo się decydują? Ja nie, ja tylko tak przyszedłem. Żona prosiła. Mam na imię Anna, mam dobre życie. Ja i mój mąż, korespondent wojenny. Film kolejny nosi tytuł Klimaks. Reżyseria Gaspar Noé. Zaangażowany tropiciel rozmaitych tabu, często pokazujących je w sposób okrutny. Możemy mu pamiętać film Karne czy Nieodwracalne. W filmie Klimaks podgląda tancerzy amatorów w trakcie ekstatycznego amoku w podejrzanym nocnym klubie, gdzie spotykają się miłośnicy tańca, uwaga, trudniejsze słowo, voguingowego, czyli takiego, jaki w swoich teledyskach popularyzowała ze 3 dekady temu Madonna. Ten taniec jest wtajemniczeniem we wszystko. W życie, w miłość, w śmierć. Film Donbas. Siergieja Łoznicy. To jeden z wiodących obecnie reżyserów rosyjskich, który kręci często zresztą za pieniądze producentów zachodnich, bo w ojczyźnie jego obrazy nie są witane zbyt przychylnie zarówno przez władzę, jak i przez część widowni. W Donbasie, na wschodnich terenach Ukrainy, trwa wojna hybrydowa. Konflikt pomiędzy ukraińską armią zasilaną ochotnikami, a bojówkami separatystycznymi wspieranymi przez rosyjskie oddziały. Koszmar staje się oczywiście udziałem ludności cywilnej, a jednocześnie toczy się tam zwykłe, codzienne życie. O ile o takim życiu można powiedzieć, że jest zwykłe. Ребята, кто командир? Вот он, командир! Я командир. Вон, малый командир. Я? Нет. Кто командир? Ну, я командир. Фильм французский с перспективы Paryża. Paryska bohema filmowa. Przyszli artyści ekranu w fazie dojrzewania, burzy i naporu. Ściągnęli z całej Francji pod wieżę Eiffla, żeby tu uczyć się od mistrzów, studiować kadr po kadrze filmową klasykę, sycić się eseistyką Flauberta, manifestami Pier Paolo Pasoliniego, winem i fugami Bacha. A przy tym wszystkim ci przyszli absolwenci Sorbony to ludzie młodzi, którzy zawierają pierwsze przyjaźnie, zawiązują miłości, a
te ukierunkowują ich na całe życie. Potrafią się jednocześnie ostro pokłócić, pójść na noże w ocenach tego czy innego arcydzieła, ale w takich sporach, konfliktach i awanturach ucierają się wielkie indywidualności, które sprawią niebawem, że miliony widzów dzięki ich filmom spojrzą na świat innymi oczami. Twórcy wiedzą, co mówią. Tak właśnie wykuwała się francuska nowa fala, która kilkadziesięcioleci przedtem gruntownie przeorała światowe kino. I świat zaczął patrzeć na siebie z perspektywy Paryża. Action. Il y a des moments où on a l'impression que ça existe, hein. Que le monde est là pour nous. C'est les moments comme ça que le cinéma peut faire sentir, non? C'est dur loin de toi, je me sens abandonnée. Tu rigoles, moi aussi je me sens seule ici. Bah oui, mais toi c'est ce que tu veux, là, être ici, loin de moi. Étienne Tinan ne se soucie que de son nombril. Włoski film dokumentalny Uwolnij mnie, pokazujący spotkania słynnego włoskiego egzorcysty ojca Cataldo Migliaccio z opętanymi przez szatana. Dokument odkrywa mistycyzm i siłę egzorcyzmów, a także pokazuje miejsce, jakie zajmują one we współczesnym społeczeństwie, które to społeczeństwo pragnie najrozmaitszych uwolnień. Poza tym często właśnie u egzorcysty poszukuje się lekarstwa na różne dolegliwości fizyczne, umysłowe, duchowe i inne. I was bombarded with young people who were possessed. Wreszcie coś dla dzieciaków. Animacja pod tytułem Książka Lili przywędrowała do nas aż z Urugwaju, ale przecież dzieci na całym świecie zaciekawiają podobne opowieści. Tytułowa Lila to bohaterka książki dla dzieci, która zupełnie nagle wypadła ze swojego papierowego świata i została umiejscowiona w świecie realnym. W powrocie między kartki książki może jej pomóc właściciel, chłopiec o imieniu Ramon. Niestety Ramon nie czytał już od wielu lat. Co gorsza, nie jest już małym chłopcem i dawno przestał wierzyć w fantazję. Tak więc Lila i jej przyjaciółka Manuela wyruszają w podróż po pustyni utraconych wspomnień, by dowiedzieć się, co takiego przykrego wydarzyło się w życiu Ramona. Żyłem sobie tutaj. W swoim małym, wielkim świecie. A tutaj? Tutaj bije serce całej dżungli. Tutaj się przechowuje naszą najdawniejszą historię. Świat fantazji czeka na ciebie. No to dołóżmy jeszcze do tego zestawu coś solidnego z obiegu wideo. Tak pięknie wykorzystanej przyrody i tego niepowtarzalnej. To nie są tendencyjne. Tak pięknie wykorzystanej przyrody i tego niepowtarzalnej. Film amerykański Huragan, The Hurricane Hissed, jak wskazuje tytuł, jest to kolejny hissed movie, czyli film o przygotowaniu i przeprowadzeniu napadu. W kinie obecny od zawsze. Układanka ze sprawdzonych fragmentów, ale bardzo solidnie przyrządzona. The hurricane coming. We gotta go. Agent Corbin reporting in. 600 million involved. Małe amerykańskie miasteczko. Ewakuują mieszkańców, bo nadchodzi huragan o niebywałej sile. Przygotowanie jak do wielkiej operacji militarnej. Sztaby, narady, drony. Tymczasem do miasteczka przybywa transport wielkich pieniędzy. Banknoty do kasacji. Na przemiał. Konkretnie 600 milionów dolarów. Mielą je, ale część zostaje, bo niszczarka się zepsuła. I o tę resztę toczy się walka na śmierć i życie. Miasteczko jest skorumpowane z szeryfem na czele. Po prostu całe się zmówiło, żeby zorganizować napad na tę niszczarkę pieniędzy. Obywatele, którzy żyją skromnie, nie wytrzymują po prostu ciągłego widoku tych ciężarówek pełnych pieniędzy, które tu zajeżdżają. To zwykli ludzie, z których pieniądze i huragan właśnie wydobędą najgorsze cechy.
A sam huragan dodatkowo dynamizuje całą sytuację, która wymyka się wszystkim i staje się całkiem nieprzewidywalna. I już zaglądamy do starych gazet, żeby sprawdzić, co o filmach pisano przed nami. Mam w ręku srebrny ekran, miesięcznik filmowy z grudnia 1936 roku. W nim artykuł krytyczny, mocno krytyczny, pod tytułem O niektórych błędach w niektórych filmach czytamy. Najgorszym błędem, grzechem pierworodnym filmów polskich, klątwą środowiska, z którego powstały, jest hołdowanie brzydocie i głupocie z uszczerbkiem estetyki i zdrowego sensu. Oto kilka przykładów. Ułani, ułani, chłopcy malowani. Można było z biednej Zuli Pogorzelskiej zrobić zgrabną i powabną Miss Grajdołek. Zrobiono poczwarę. Czy dlatego, że tak łatwiej? Nie, dlatego, że brzydota smakuje niektórym ludziom, a piękno im nie smakuje i nie nęci, zwłaszcza piękno kobiece. Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, gdzie by nie kochały, to ma na mężatki. Ej, ładni, malowane dzieci, jedna panienka za nami poleci. Ej, ej, ładni, malowane dzieci, jedna panienka za nami poleci. Każdemu wolno kochać. Bohaterem jest młody muzyk, w którym kocha się posażna panienka. Bohater mógł być śmiało sympatycznym i serdecznym chłopcem. Zrobiono z niego przygłupa i ciemięgę. Adam Aston. Każdemu wolno kochać, do miłości słodkie prawo. Bo kocha się sercem, a każdy je ma. Każdemu wolno kochać, a więc za miłości sprawą. Nie znikają troski, a radość niech trwa. ABC miłości. Mając takiego dymsze, można było pozwolić sobie na udany debiut amatorski na scenie. Pokazano Wałkonia bez talentu, ale na to nie potrzeba aż dymszy. Pierwszy lepszy Wałkoń statysta zrobiłby tak samo. Tola Mankiewiczówna. Zawsze te same litery, czy ci więcej za nutę, czy mniej? Czy dwa fakty piosenki, czy dwa akty opery, jak ci rzec o tęsknocie swej? Kiedy wciąż są te same litery, a tak wiele ci wyznać w nich ma, a gdyś wszystkie 24 i co chcesz, to sobie ulóż sam. Jego ekscelencja subiekt. Mając taką ćwiklińską, można było w scenie śpiewu zrobić efektowny przegląd przedwojennych szlagierów operetki, w której Ongi królowała nasza ćwikła. Zrobiono parodię śpiewu. Ale żeby wypędzić wyciem gości z salonu, na to nie trzeba aż ćwiklińskiej. Wystarczy pierwsza lepsza krowięta statystka. Eugeniusz Bodo. Rozumiem uśmiech, to wuj królewno, nie wierzysz mi, że kocham cię. Wiem, myślisz na pewno, to słowa, o nie. I gdybym mógł ci należycie wyrazić to, co w piersi wrę. Wiesz, oddałbym życie, bo zrozumie mnie. Tyle miłości znajdziesz w sercu me, znajdziesz w sercu me, dziewczyno.
Pieśniarz Warszawy. Młody próżniak i hulaka postanawia zerwać z rodziną i zarabiać śpiewem na podwórkach. Mógł to być miły, ujmujący chłopiec. Zrobiono z niego zimnego drania, mrożąc sympatię widzów. Dlaczego? Patrz wyżej. Przez chorobliwą skłonność do brzydoty moralnej i fizycznej, która leży u źródła prawie wszystkich błędów naszej produkcji filmowej. Eugeniusz Bodo, raz jeszcze. Zasłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki wzruszą marmur, beton, glas. Czy do wyciągniętej ręki padnie grosz czy złotych sto? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt to aby szło. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Muzyka filmowa. Ten tenor to naturalnie pasażer statku wycieczkowego MS Dzierżyński, który udał się w słynny filmowy rejs w dół Wisły. Ale nam raczej nie o taką muzykę chodzi, a nawet jakby przeciwnie. Niedawno we wrześniu mieliśmy na ekranach nową wersję Predatora, jeszcze bardziej krwawą niż ta historyczna z Arnoldem Schwarzeneggerem. I jeżeli kogoś nęcą wyczyny kosmicznego mutanta, może zasłucha się w płycie z muzyką do filmu, którą skomponował Henry Jackman. No może, żeby odpocząć od ilustrowania kreskówek dla najmłodszych. W każdym razie brzmi groźnie i patetycznie. Nowiny filmowe. Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów. Blisko muzyki filmowej sytuuje się przygotowywany właśnie film Macieja Pieprzycy pod tytułem Ikar, legenda Mietka Kosza. Przypomnijmy, o kim mowa. Mieczysław Kosz urodził się w roku 1944 we wsi Antoniówka, wychowywał się w skrajnym ubóstwie. W wieku 5 lat zaczął tracić wzrok. Matka zapisała go więc do szkoły dla niewidomych dzieci w Laskach, gdzie wychowawcy zauważyli u niego wybitny talent muzyczny. I tak trafił do szkoły muzycznej. Choć uczył się klasyki, najlepiej czuł się w improwizacji. Mimo że w Polsce zachodni jazz był trudno dostępny, Kosz właśnie w nim się rozkochał. Po szkole szybko znalazł pracę w kawiarniach, w klubach, jego sława rosła, gdy wziął udział w jazzowych festiwalach. Zdobył też nagrody za granicą i miał szansę na międzynarodową karierę. Ale jego życie zakończyło się tragicznie. Gdy miał 29 lat, wypadł z okna. Niektórzy uważają, że popełnił samobójstwo. Przypominamy płytę Mieczysława Kosza, wydaną z serii Polish Jazz pod numerem 25, płytę pod tytułem Reminiscence. Z niej parafraza tematu Yesterday Paula McCartneya. Thank you.
warszawski festiwal filmowy. W programie imprezy znalazło się aż 110 filmów pełnometrażowych oraz 80 krótko- i średniometrażowych z 61 krajów świata. Organizatorzy podkreślają, że ponad 30% z nich zostało wyreżyserowanych przez kobiety. Swoje pokazy będą miały filmy m.in. Krzysztofa Zanussiego, Claire Denis czy Marka Koterskiego Siedem Uczuć. Małgorzata! Nie przejdziesz do następnej z klasy, do klasy nie przejdziesz. Będzie taki wstyd, niczego można nie rozumieć z Gedry. Od nóg. Od czego? Nilu. Jakiemu Nilu znowu? Mów normalnie, bo się zabije zaraz. Rzeka. Nilu. Nie ma rzeki Nilu, tumanie jest Nil, rzeka i czego tam nie wiedziałeś znowu? The New York Times bardzo wysoko ocenił film dokumentalny Over the Limit polskiej dokumentalistki Marty Prus. Polska reżyserka w błyskotliwy sposób kreśli obraz sportu, w którym ułożenie brwi jest równie ważne, co ułożenie kręgosłupa, piszą recenzenci. Over the Limit to pełnometrażowy debiut reżyserki. Film spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem międzynarodowych mediów. Pokazywany był podczas najważniejszych festiwali filmowych, m.in. w Moskwie, w Monachium, w Wiedniu czy Toronto. Dziennikarze Variety zaliczyli panią Prus do grona 10 europejskich twórców, których kariery warto śledzić. Prus opowiada historię 20-letniej rosyjskiej gimnastyczki, przygotowującej się do występu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Za jej pośrednictwem porusza tematy samotności, poświęcenia, a także tematykę współczesnej Rosji. Ty nie możesz przyznać to, że nie możesz powiedzieć, daj, ja nie zrobiłam, ponieważ opet думала o drugim. I nie берегi siły, nie zdochniesz. Bzdunum, Oli. A wy po prostu jedno mnie cywilizowali. Флаг России должен быть всегда на первом месте, и уже не важно, кто из нас здесь для России. Trwają prace na planie najnowszego filmu Patryka Wegi pod tytułem Plagi Breslau. To współczesna historia kryminalna z XVIII-wiecznym akcentem. Film opowiadać będzie o psychopatycznym seryjnym mordercy grasującym we Wrocławiu i zabijającym ludzi codziennie o godzinie 18. Obok bardzo odważnie wystrzyżonej Małgorzaty Kożuchowskiej, no jej zdjęcia już obiegły internet, w obsadzie Plag Breslau znaleźli się Daria Widawska, Tomasz Oświeciński, Andrzej Grabowski i Ewa Kasprzyk. Film produkowany jest dla platformy Showmax. Poprzedni sukces filmowy Wegi, no przynajmniej sukces frekwencyjny, nosił tytuł Kobiety Mafii. Potrzebuję operatorów, którzy wnikną w środowisko przestępcze. Szukam ludzi, którzy potrafią myśleć poza schematem, nie boją się ryzyka i potrafią działać w stresie. Magdalena Cielecka dostała rolę w filmie Song of Names, którego scenariusz jest adaptacją znanej powieści Normana Lebrechta Pieśń imion. Aktorka pojawi się u boku hollywoodzkich gwiazd Tima Rota czy Clive'a Owena. Powieść Lebrechta opowiada o niezwykłej przyjaźni dwóch chłopców. Dawid Rapaport, polski chłopiec, cudem uratowany z Holokaustu, wychowuje się w Londynie w zamożnej żydowskiej rodzinie, gdzie zaprzyjaźnia się z Martinem. Chłopców łączy niesamowita więź, są sobie bliżsi niż bracia. Pod okiem ojca Martina Dawid rozwija niezwykłe zdolności muzyczne i nagle w dniu pierwszego koncertu chłopiec znika. Dopiero 40 lat później Martin dowie się, co się z nim stało. Magdalena Cielecka. Kiedy leniuchuję, to najbardziej miałabym ochotę popracować, nad czymś pomyśleć, coś pokreować, a kiedy pracuję, to najchętniej mam ochotę leżeć do góry brzuchem i nic nie robić, jeździć na rowerze, oglądać filmy. Jest bardzo dużo rzeczy, które lubię robić w ogóle i z nich korzystać, jakby korzystać w ogóle z dóbr życia. To byłaby bardzo długa lista. Reżyser niemiecki Werner Herzog, a zawdzięczamy mu m.in. filmy Fitzcarraldo, Nosferatu Vampir czy Stroszek, kręci dokument o kometach pod tytułem Fireball. Herzog nie tylko przyjrzy się bliżej tym tajemniczym obiektom, ale również spróbuje odpowiedzieć na pytanie o ich wpływ na różne religie i mitologie. U nas tymczasem muzyka z filmu Wernera Herzoga Akira, Gniew Boży.
Ta muzyka prowadzi nas ku żałobnej karcie. 8 października zmarł w Łodzi w wieku 95 lat Leszek Wronko, znakomity operator dźwięku, współautor ponad 80 filmów, między innymi Skarbu, Lotnej, Krzyżaków, Pana Wołodyjowskiego, Hubala czy Ziemi Obiecanej. Dzięki jego pracy na nie zawsze odpowiednim sprzęcie doskonale brzmią nam w uszach najpiękniejsze dialogi naszego kina. Ziemia Obiecana. No tak, Buchholz nie żyje. Pan wie, miał fabrykę, miał miliony, był całym hrabią i nie żyje. A ja nie mam nic i w dodatku mam na jutro 2 protestowane weksle, ale ja żyję. Pan Bóg jest dobry. Pan Bóg jest bardzo dobry. Nie tak dawno też, bo 9 października minęła 2. rocznica śmierci Andrzeja Wajdy. Mistrz odbiera honorowego Oscara w roku 2000. It is my privilege to present this honorary Oscar to Andrzej Wajda. Ladies and gentlemen, będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. Tymczasem znajdujemy się już w kalendarium filmowym. Przypominamy według klucza rocznicowego wielkości filmowe minionych lat. 119 lat temu urodził się Anatol Stern, poeta, scenarzysta, krytyk filmowy, czołowy poeta grupy futurystów. Przed wojną redaktor licznych pism filmowych. Wchodził też w skład, obok Karola Iżykowskiego i Andrzeja Struga, Rady dla Spraw Kultury Filmowej, powołanej przez Radę Ministrów. Był już w tym czasie jednym z bardziej znanych polskich scenarzystów filmowych. W 1942 roku wstąpił do Armii Polskiej generała Andersa i wraz z nią został ewakuowany na Bliski Wschód. Do Polski powrócił w roku 1948 i zajmował się już wyłącznie pracą literacką. Z licznych zaś prac scenariuszowych Anatola Sterna przypomnijmy Znachora z roku 1937. Jacek Woszczerowicz. Panie Drożdżyk, jeszcze jedno. Bo uważasz, nie sztuka być kimś, sztuka być niczym. Nic. Ja to ci mówię. Voilà. Bo jeżeli tylko jesteś na swoje nieszczęście czymś, Walkirio, ogórków, oho, to źle z tobą. Byle co przetoczy się przez ciebie. 118 lat temu urodził się Henryk Szaro, reżyser filmowy i teatralny, jeden z najważniejszych twórców polskiego kina przedwojennego. Zginął rozstrzelany przez Niemców w getcie warszawskim w roku 1942. Henryk Szaro wyreżyserował Dzieje grzechu pana Twardowskiego, Kłamstwo Krystyny czy słynny przed wojną melodramat Ordynat Michorowski. Kazimierz Junosza Stępowski i Mieczysława Ćwiklińska. Piękna z nich para, wiesz i dajciu, Waldemar przy niej, to staje się jakiś młodszy. Papa wciąż myśli tylko o Waldemarze, a Lucia niestety nie jest już dzieckiem. A czego niestety? No bo mnie to postarza. A ja nie zrezygnowałam jeszcze z życia. 107 lat temu urodził się Adolf Forbert, operator filmów fabularnych i dokumentalnych. Od 1934 roku realizował zdjęcia do filmów fabularnych. W czasie wojny był operatorem radzieckiej kroniki filmowej. W roku 1943 trafił do czołówki filmowej armii Berlinga. Z kamerą w ręku uczestniczył w wyzwalaniu Krakowa. Był też współzałożycielem Łódzkiej Szkoły Filmowej i profesorem na Wydziale Operatorskim. Z licznych prac operatorskich Adolfa Forberta przypomnijmy zdjęcia do naszego pierwszego powojennego filmu Do zakazanych piosenek. Na dworze jest mrok, w pociągu jest chłop, zaczyna się więc sielanka. On objął ją w pół, ona gruba jak wół, pod palcem schowana romanka. Pod serca kap kap,
Slonina i schab, do tego dwa balerony. Gdy on się zachwyca, wypada polędwica i boczek nieosolony. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to windu się też napije. 83 lata liczy sobie Jadwiga Barańska. Najlepsze życzenia. Niezapomniana pani Barbara z Nocy i Dni, według Marii Dąbrowskiej. Jeżeli teraz się cofnę, to już nikt nigdy nie będzie chciał się ze mną ożenić. Ja, Barbara, biorę sobie ciebie, Bogumile, za małżonka. Na pewno dla każdego widoczne są jego braki i prostactwo. Zaprzeczaj tym plotkom. Nie kocham go. Również 83 stuknęła Markowi Piwowskiemu. I nie ukrywam, z tej okazji ozdabiamy nasz program cytatami z Rejsu. Pytanie kolejne. Zatem, jak się nazywa miasto nad Wisłą? Dla ułatwienia dodajemy, że jest to imię króla, który zostawił Polskę murowaną. Ale jakie miasto? Ja się pana pytam, jakie miasto? Aha. To ja nie wiem. Panie Kazimierzu, ma pan klucz od kabiny? Bardzo państwa proszę nie podpowiadać. Bardzo proszę. Klucz Bork. Odpowiedź prawidłowa. Kazimierz. Raman. 78 lat temu urodził się Jerzy Kulej, bokser. Jako jedyny z polskich bokserów zdobył 2 złote medale olimpijskie. 3-krotny medalista Mistrzostw Europy, 8-krotny mistrz Polski. Łącznie stoczył 348 walk, w tym 317 zwycięskich. No i jeszcze w latach 2001-2005 poseł na Sejm. Mistrz ringu zmarł 6 lat temu. Pan Jerzy kilka razy pokazał się w filmie, ale pamięta mu się głównie rolę oficera dochodzeniowego milicji w słynnym czarnym kryminale Marka Piwowskiego, przepraszam, czy tu biją, z roku 75. Wraz z innym mistrzem bokserskim Janem Szczepańskim przesłuchują podejrzanego. Nazwisko. Pan posadził nie wie kogo? Nazwisko. Kudelski. Imię? Jerzy. Zawód? Mechanik. Mechanik jaki? Mechanik Jerzy Kudelski. 70 stuknęła aktorowi Markowi Siódymowi. U nas Siódym na stojaka. Nienawidzę postępu technologicznego. Czy wiecie, że w przeciętnym polskim domu jest 8 pilotów? 8! To w jumbojecie jest 3. 73 lata liczy już sobie Krzysztof Piesiewicz. Jest autorem kilkunastu scenariuszy filmowych napisanych wspólnie z Krzysztofem Kieślowskim. Przełożono je na 10 języków i wydawano w formie książkowej, co w wypadku scenariuszy należy raczej do rzadkości. Laureat wielu prestiżowych nagród, członek Amerykańskiej Akademii Filmowej. Krótki film o miłości. A od jak dawna mnie obserwujesz? Rok. Dawno nie słyszałam. Powiedziałeś wtedy rano... Jak powiedziałeś? Kocham panią. Tego nie ma. Jest. Nie ma. 64 lata kończy aktor charakterystyczny Jan Jurewicz. Zwykle grywa mężczyzn odklejonych i nierozgarniętych, jak wtedy, gdy wsiada do windy z Adasiem Miałczyńskim w filmie Nic Śmiesznego. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! 62 lata liczy już sobie Krzysztof Gosztyła. Od czasu do czasu do zobaczenia w jakimś serialu, ale prawdziwą skalę talentu pan Krzysztof objawia jako aktor Teatru Polskiego Radia. Tu bardzo liczne nagrody oraz jako niezrównany lektor audiobooków. Wydawnictwo Dolnośląskie oraz audioteka.pl przedstawiają Jo Nesbo. Macbeth. Z norweskiego przełożyła Iwona Zimnicka. Czyta
Krzysztof Gosztyła. No i jeszcze coś z godnych zapamiętania premier. Oto 53 lata temu dokładnie, 23 października 1965 roku, telewidzowie zobaczyli pierwszy odcinek serialu w reżyserii Jerzego Gruzy pod tytułem Wojna domowa. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron, jak makaron. Wtedy był jak mgła porcja mrzawki. Zmokłaś ty, zmokłem ja, zmokły na drzewach kawki. Zmokły nie mój cud, Beatlesbóg się rozkleił. No a najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi łysą, tak mi łysą. Szary jest kot i pies, szare dni są, szare dni są. W szkole znów sporo luz roli stonki. Jeden szef, ten co wiesz, robi już Rolling Stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Kadar skróć, szybciej wróć, wróć, bo czekam, bo czekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Tak daleko, daleko. Tatar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Yeah, yeah. Tylko wróć, znajdziesz mnie, jeśli chcesz. Yeah, yeah. Tylko wróć, tak. Ja też zamierzam wrócić za tydzień, a tymczasem do usłyszenia mówi państwu Wiesław Kot. Yeah, yeah. Kot wieczorową porą. A teraz posłuchajmy jeszcze muzyki filmowej. Wish I could. I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another time. Start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger, or let another day begin. Won't even let the sun. I'd find myself lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning. Don't wanna feel another touch. Don't wanna stop.
to another stranger. Don't let another day begin. Won't let the sunlight in. Oh, I'll never love again. Never love again. Never love again. Oh, I'll never love again.